Proszę Państwa, witamy na walce w turnieju o pas WWE Universal Championship przez lokomotorskim Corey Graves oraz oczywiście Michael Cole. No i wielka bomba po prostu w tym pojedynku, mianowicie Brock Lesnar między innymi będzie uczestniczył w tym pojedynku. Jestem niesamowicie podekscytowany. Już swój znak charakterystyczny pokazał, ale rzucił drabiną. Dobrze, że nie ringiem, bo nie byłoby na czym walczyć. Zobaczmy teraz, jeszcze chwilkę na ringu postoi. Bestia oczywiście, Brock Lesnar. Zobaczymy, jak się zaprezentuje. A jego przeciwnikiem właśnie jest, można powiedzieć, już legenda tego biznesu. Jest to oczywiście nie kto inny jak sam jedyny Shawn Michaels. Jest to na pewno bardzo duże zaskoczenie dla wielu fanów, dla zgromadzonych, że właśnie Hall of Fame zawalczy z tym turniejem właśnie z Brockiem Lesnarem, ale tak jak turniej był przygotowywany, właśnie można było oczekiwać na takie niespodzianki jak powroty czy debiuty. Dokładnie. Proszę Państwa, w tym turnieju, może niech zacznie się pojedynek, zaraz o tym opowiemy. Na razie mamy tutaj... Przypomnijmy może, że to jest mecz tytułowy tej gali, czyli oczywiście Tables, Ladders and Chairs. Dokładnie. Dlatego, no właśnie, mamy narzędzia dozwolone, będzie na co sobie tutaj patrzeć w tym pojedynku. Zobaczmy, od razu zaczęli Shawn Michaels już tam błąd Brocka z panczami. Już spojrzał się w publiczność. Zobaczmy, a od razu idą kolanka i zobaczmy Brock Lesnar, Suplex City. Oczywiście. I drugi kolejny Suplex City. No już włączył no, się. No tego się naoglądamy dzisiaj, proszę Beast Państwa, mod, zobaczmy. Beast Mod się włączył. Czwarty po raz kolejny. Suplex. Zobaczmy, Brock jeszcze Lesnar. Brock Lesnar. I piąty. Piąty, przepraszam, Suplex. Zobaczmy. Jeszcze jeden! Szósty suplex! No szybko poszło, a to jest dopiero początek. I mamy siódmy! Będzie prawdopodobnie ósmy, zobaczmy. Dokładnie, ale najmocniejszy. Zobaczmy, zobaczmy. No czy to ma się tak szybko zakończyć? Niemożliwe! F5! No nie, no! Śpięcie! One, two! Niesamowity kickout! Jak to się wydarzyło? Nieprawdopodobne. I chyba dziewiąty już nawet suplex. Już się powoli gubię w tym liczeniu. Dziesiąty. No, Lester myślał, że to pewnie zakończy, ale niestety się nie udało. Jedenasty suplex. Ależ on ma nieprawdopodobną siłę, ale znowu podnosi. Nie, nie, nie. Zobaczmy. Niemożliwe. A nie, jednak Shawn Michaels udaje low blow. Co zrobił Shawn Michaels? No nie spodziewałem się tego poni! Ajajaj, jeszcze tam mu dokopał. Dwa low blowy. Sweet Chin Music, mamy finisher! Zobaczmy. Cover, one! Co? Ohoho, nie mogę! Ależ bestia, widać, że to jest po prostu czysta bestia i nie oddał tego tak łatwo. Zobaczmy, tam spięknie się zachował. No nie, po raz kolejny. Ależ... Co tu się dzieje? 13. Co się dzieje w tym pojedynku, to jest nieprawdopodobne. I chyba 14. Bardzo dobry suplex. Matko jedyna. Po chwilce przerwy już narzędzia na ringu. Jest tam chyba część krzesła. Dokładnie. I uderzenie w plecy. Ależ nieprawdopodobny ten pojedynek. Już mamy dwa finishery od Brocka Lesnara, Switch to Music od Shawna Michaelsa, 14 suplexów, ale dopiero początek tego pojedynku, tak myślę. No i jeszcze tak naprawdę narzędzia dopiero zaczęły... Oj, i właśnie kontruje na te krzesła ustawione Shawn Michaels. I zobaczmy, podniesie się. Uderzenie, o co? Nie, Brock Lesnar wynosi HBK'a. F5! Na krzesło oczywiście. Które było ułożone na macie, ale Lesnar. Zobaczmy, jeszcze raz podnosi. Ojej, ale zniewaga przeciwnika teraz w tej chwili. I wyrzucił go jednak poza ring. Myślałem, jednak że będzie odliczał. Nie zdecydował się. Aj! Kick end off w grze teraz. No na pewno jednak Brock Lesnar odczuwa ból. Bo to jednak jest narzędzie. Zobaczmy, Shawn Michaels jest zdenerwowany bardzo. Ale kompletnie. Ale złapał Brock Lesnar bez żadnego problemu.
Zobaczmy. Ajajaj. No z naszej perspektywy to wygląda naprawdę koszmarnie. Ciężko powiedzieć, słupek. Co czuje Sean. Zobaczmy teraz Lesnar. A i tam kolanem jeszcze sobie pomógł. Częścią swojego ubioru przy dusza HBK. Teraz. I kolejna. Tam drabina już ustawiona na ringu. Zobaczmy. Zobaczmy suplex. Suplex. Zobaczmy, wynosi. Zobaczmy. Chyba. Body slam na drabinę. Dokładnie. Jeszcze leg drop dołożył Brock Lesnar i zobaczmy. Ale jest to naprawdę bardzo ciekawe zestawienie. Brock Lesnar, Shawn Michaels. Shawn Michaels powraca oczywiście do ringu WWE. Brock Lesnar już miał epizod na, można powiedzieć, na samym początku, kiedy to walczył z Triple H'em. Pamiętamy między innymi o pas WWE na galach Payback. Pamiętamy te czasy. Z kolei HBK no dopiero się pokazuje, ale już tam bardzo dobre DDT było. A przepraszam, mieliśmy już pojedynek tych dwóch panów. WrestleMania pierwsza, Brock Lesnar kontra HBK. O mistrzostwo World Heavyweight Championship. No dokładnie, właśnie było Switching Music One. Nie, niestety, no właśnie, wróćmy do tej chwili. Rzeczywiście wypadło mi to z głowy. Panowie, i 16 suplex. Panowie się tam zmierzyli w normal meczu o właśnie o pas. Zobaczmy! To F5! No nie! Zobaczmy. Mamy chwilkę przerwy i ustawione już tutaj drabiny. No wracając, panowie się tam zmierzyli. Wtedy wygrał Brock Lesnar. Brock Lesnar wtedy wygrał. Także jest to mecz rewanżowy. Zobaczmy. Rzucony teraz Brock Lesnar. A i jeszcze tam go popchnął i zobaczmy. Kolejny super kick i jeszcze raz, ależ Brock Lesnar niszczony w zasadzie. Zobaczmy, teraz jest ustawiony na chyba jest to część stołu. Dokładnie. Część drabiny jakiejś. Ale ten znak znamy dobrze, który pokazuje HBK. Co na co stać HBK-a, czy zaryzykuje, bo to jest naprawdę. Zobaczmy, niebezpieczne. Zobaczmy, Swanton Bomb! Ależ nieprawdopodobne. Niesamowicie! Znaleźli się ogromny szacunek. Zobaczmy, jeszcze podniesie, ależ on ma siłę. Zobaczmy, wykona mu F5, i niestety niekorzystnie bardzo. No, ale to już siły zabrakło zdecydowanie. Zobaczmy jeszcze, Brock Lesnara próbuje tutaj osłabić. Ojej! Bardzo dobrze! Ależ to wyglądało naprawdę bardzo boleśnie. Zobaczmy, wrzucony z powrotem. Zobaczmy, szykuje się do... Aj nie, okay. Uderzył go w brzuch kolejny raz. Ależ zobaczmy, znowu, no już naprawdę ile tego można! Switching music! Kolejny jeszcze raz! I cover będziemy mieli chyba. Zobaczmy, przewraca. One, two, three! A więc mamy zwycięzcę! Ależ nieprawdopodobne, nie spodziewałem się kompletnie takiego wyniku. Shawn Michaels przychodzi dalej w turnieju o mistrzostwo Universal. No jest to naprawdę zaskakujący wynik, przynajmniej dla mnie. Proszę Państwa, więc stało się zadość. HBK wygrywa w rewanżowym pojedynku z WrestleMania pierwszej. Jest w półfinałach turnieju Pass Universal, a jeśli o tym turnieju mowa, w zasadzie no już ćwierćfinały wszystkie zostały zakończone. Została zakończona, a czekają nas kolejna faza, czyli półfinały. Spójrzmy na to. Na TLC Shawn Michaels pokonuje Brocka Lesnara, tym samym trafiając do półfinału. Że dalej o walczenie walki o mistrzostwo Universal są tacy zawodnicy jak The Rock, Bobby Roode, Shawn Michaels oraz oczywiście Stone Cold Steve Austin. Dokładnie, to jest ta czwórka. Pary półfinałowe będą rozlosowane w niedalekiej przyszłości, dlatego trzeba wyczekiwać, śledzić informacje i na Royal Rumble będziemy świadkami pierwszego półfinałowego pojedynku. Do zobaczenia.